Internetowy napinacz w realu byś dostał strzała, złożyłbyś się w pół. Taka prawda, dzieciaku, ponoć masz dziecko, dziecko ma dziecko. Więc chyba będzie fajnie się w to grało. A ty nie chcesz na półtorej godziny z nami pograć? No wola, nie, no jak woli Lola? To porządnie, nie? Uzależnianiec pieprzony. Usuń tą Ligę Legend za sraną. Zobacz, Liga Legend niszczy przyjaźnie, widzisz to? Oni chcą się kolegować z Random Bruce'em i on tego nie docenia. Ego topic. Rozumiesz to? Partiatik! Dzień dobry, siema Mipa, sorry, że tak długo musieliście czekać. Sorry, odsłonię ci go. Masz. Popatrz sobie na Brusika. Masz. Patrz. Dobra, lecimy od razu solo kolejka, trzeba masterka odbić. Będzie dziś Frostpunk, bo miał być wczoraj. Zobaczymy, bo dzisiaj planuję grać w inną gierkę z ekipą, więc zobaczymy. Oho. Spróbujmy dobić mastera do 14 i wtedy nie będę miał wyrzutów sumienia, jak będę grał w inne giereczki. Musiałbym chyba 3 giereczki teraz wygrać, bo dostanę jeszcze 3 punkty. Zaksalit! GG! Jak teraz wygram kolejną, to znowu jest master i mogę iść grać z ekipą w grę i LOL nie będzie mnie przyciągał. Czy to się uda? Dajcie beta i zbierzcie wszystkie punkty teraz. Dawać beta, moderacja, na win przegraną teraz tą grę. Przegrana. Macie wszystkie punkty teraz postawić. Co to jest? Jak to Defrost? Które? Filmy. O, to co przed chwilą oglądaliśmy? Mam dla ciebie zagadkę. Ojciec z synem ulegli wypadkowi samochodowemu w grze. Ojciec zmarł na miejscu, a syn na ciężkim stanie trafił do szpitala. Chirurg spojrzał na pacjenta i powiedział: o Boże, przecież to mój syn. Kim jest chirurg dla pacjenta? Aha, Defro, tamten. Zobaczymy. Drugim ojcem. No co, wyobraźcie sobie, że mam dwóch ojców. Jeden umarł w wypadku, a drugi mój ojciec jako chirurg. O Jezu, to mój syn. Witam, to mógłby być drugim ojcem, no. A nie? No kurde. Mógł nie. To być ojciec przecież. Wiadomo, że to nie na tym polega, to jest na inteligencję. Przepraszam. Ale mógł być. Decydująca gra! Zasłonisz? Zajebista k***a gra. Kogo? Patrzcie, Wukong ma 3 porażki z rzędu albo 4 i mu się nie chciało grać. Gwarantuję wam. Nieudacznik k***a pewnie. Patrzcie. Nie ma. A czemu typ nie piknął Branda? Tylko Wukonga k***a first time? Halo? Chłop nawet Wukongiem nie gra? No ja dole, no co za gówno mecz, przyrzekam, no. Witam Oskar, siema. No nie. Witam Wiesiek. No, ja chciałem pić sobie taką... Przywitasz mnie kiedyś, jak nie to za niedługo unsub? Właśnie wkroczyłeś na teren, gdzie balansujesz, dosłownie balansujesz między przywitaniem cię regularnym, a obrażaniem ci ojca i matki regularnym. Uważaj sobie. Posłuchaj. Posłuchaj, chłopcza. Mastera i ch... No nie, a teraz idziemy grać z ekipą. Banet był? A... Przepraszam. Witam, Wiesiek. Poniosło mnie. Witam. Tequila podkreślenie snack dał na Goliborde 5 zł. Jedyna dobra rzecz w Stellarze to wielka, dobre wymodelowana na pół ekranu dupa bohaterki owo UW Flash. Co? To jest jedyna dobra rzecz? Co ty gadasz? Widziałem, że się srogo wciągnęłeś Balatro. Tak, grałem długo, no. Wygrałem czarną talią i jeszcze jakimś dwoma chyba. I potem zacząłem jakiś challenge robić jajeczny. Ale się nie udało w ostatniej rundzie. Ale ta czarna, ciurna, to ciężko. Banuje Branda jeszcze w lesie, no. Po 20 nerfach.
Ciurną to ciężko. No ale jestem i tak na plusie dzisiaj. No, Far, pooglądasz u mnie panienkę. Gówno. Ten mecz jak gówno wyglądał. No zobacz, czemu Łukaszu, tak? Ale tam mecz, jeszcze mogę next z półtorej godziny to zajęło. A nie, to faktycznie mieliśmy grać. Czekaj, zaraz tego zagadkę jedną rozejrzymy. No nie nexta. Czekaj, ja to chyba mam, kurwa. Czekaj, ja to chyba mam. Zawsze jest dwójka. Ty to zdążę... Tu. Witam, Machoń, tak. Nexta zagrać, jak coś jeszcze gracie? Halo? Widzowie na 200 hama i zaczynamy awanturkę oglądać? Zaraz to rozwiążę. No to zdążę nexta zagrać. Ty, dawno pizzy nie jadłem, szczerze? Serio, dawno pizzy nie jadłem. Czemu 200 chama XD? Szczerze. No ostatni raz jadłem pizzę 10 dni temu. To dzisiaj pizzę zamawiam. Pizza z świstaka. Kurde, zniżka jest fajna. Ty, sos pomidorowy z ser salami, 21 zł. A jakiego skina rzymskiej brody? Dobra, chcę jeszcze do tego pieczarki. Tequila. A, 4 dychy wyszły. Fajnie, że daliście promocję na pizzę 20 cm. Kto kurwa zamawia pizzę 20 cm? Ja jestem jęczy dupa. Nieprawda. Tak. Czemu jesteś upośledzony? Spytaj starego. Z ekipą jest okej, no gadałem z nimi. Co? Oni coś grają teraz. Uspokój macicę, pingwin. Cześć, jak to spytaj starego? Stary mu matkę i ten? Cześć, on sam siebie obrażał. Tak, idziemy teraz grać z kolegami. W gry o zombiaczkach. Już wiesz. Dobra, gramy? Jest ekipa? No jesteśmy, masz nie. Kiedy ta awantura? No 200 hamaj. Ordy ma sprawę prywatne. Chyba. To w trójkę gramy? No. No to załatwmy czwartego. To załatw. Mogę zapytać Nexosa, Lewusa, Mamona. Mamon. Poczekamy na Mamona, chłopaki? Możemy, no. 10 minutę. No jak Lord jeszcze raz, Kiszek chyba drugi raz grał, ale ja no nie zmuszę się, bo to jest takie ścierwo pieprzone te Lordcy. Ja Dziadek, już trzeci rok zaraz będzie bez przedłużonego. Jesteś, no właśnie wiem, że to jest popieprzone, że już 3 lata widzowie przynoszą mi skrzynię ze złotem, a ja jej nie chcę, rozumiesz to? Ja mam jakąś chorobę w dupę, muszę się przebadać. Ma, czy będzie grać? No, tylko, że Slay Pro na 16:30 idzie. A ty nie idziesz? Nie, ja mówiłem wczoraj, że wczoraj gram, dzisiaj idę ogarniać. Chwila, my mamy pograć sobie. 1,5 godziny? No tak, sorry, później się zwraca, nie? Jak się nie spodoba. Ile poślizgów po maju? No mam, on chce nie grać, będzie. Tylko właśnie problemem jest ten czas, a ty Adrian, czy musisz iść? Nie mogę powiedzieć. Na turniej Grida idę, co odmówiłeś. Co to jest Grid? Za gierka. Dobra, jak to... To jest ten survival? No i chuj nieźle na GG. Chcemy iść grać te 1,5 godziny, możemy na jutro spróbować. Wyścigi, aha. I pogramy normalnie jak ludzie, 3 godzinki minimum. To znaczy, ale co teraz... kłamy widzą Black Panther? Kogo okłamałem, w jaki sposób, kiedy, jakiego dnia? Wykaż mi to, przynajmniej w 30-stronicowym dokumencie, że okłamałem widza. Pograć, nie? Ale... Witam, Kacper. Jak ja bym chętniej z wami dłużej posiedział niż tak, bo... No wiem, Mr. Yellow, to prawda. No i fajnie w czwórkę by było. No za dwie Kamila byśmy na niego poczekali, byłaby 15, zanim jeszcze on by grę zainstalował, pobrał. To z godzinę pogramy, nie? To nie jest granie takie. Nie tak, że nie wiecie, już na ligę chce iść czy coś, nie? Aha. To możemy jutro się umówić, powiedzmy, na 15. Już kolegów skipnął. Ale na minimum do 18, no tak 3 godziny. No bo jak chcesz grać, to tak z 3 godzinki minimum, nie? Mi pasuje. Pasuje? Slayu? Tak. To pasuje. Prawda, Rukaszu. To prawda. Ale to dlatego, że problemy były z wodami z przedłużanych. Że one niby były, a potem się psuły na Twitchu, coś takiego. No dobra, to teraz pytanie, czy Ortiz będzie z nami jutro grał? Bo zapytałem Mamona. Nie wiem. Nie wiem, jak chcesz Ramek, to możemy i tę grę przetestować, bo ja mam ją. No, możemy. A Mamon gra w LoL'a. No. Okej. Okay. No, Timo jeszcze siedzi jawczy. No dobra, to jutro mówieni. Na 15. W takim razie. Dobra. No dobra. I Kamila postaram się zaprosić.
Więc chyba będzie fajnie się w to grało. A ty nie chcesz jeszcze po 2 godziny z nami pograć? Wola, nie, no jak woli Lola? To porządnie, nie? Uzależnieniec pieprzony. Usuń tą Ligę Legend za sraną. Zobacz, Liga Legend niszczy przyjaźnie, widzisz to? Oni chcą się kolegować z Random Bruce'em i on tego nie docenia. Ego topic. Rozumiesz to? Ktoś się chce z nim zadawać konkretnie, on tego nie docenia. Bo uzależnienie mu wyniszcza mózg. Czasami jakąś gierkę na chwilę odpalić? Nie, nie lubię. Tak, masa. Co to jest Defrot? Kiedy Detroit? Bo wydaje mi kiedy się, chcesz? Że ta gierka mi się spodoba, więc no jak pójdziemy na 1,5 godziny, to będę tiltem No to chodź, no. Nie, pograjmy jutro. Może wy też nie grajcie w to dzisiaj. Nie grajcie w to dzisiaj. Jak to nie? Poróbcie sobie te zagadki. 200 H, awantura o kasę, Lords, Hollow Knight, Detroit. Nie grajcie dzisiaj i to... wszyscy będziemy pierwszy raz grać jutro. Dobra? Oczekuję. Za późno, już włączałem. Nie, no odpalimy, nic się nie stanie, wiesz, bo jeżeli okaże się, że jest k***a, no to po prostu nie zagramy, nie? No dobra, ale co ty gadasz, Wiesiek? No dobra, ale jak będzie fajne, to nie bądźcie już koksami w tą grę. No gdzie, no przecież 2 godziny nie będziemy koksami. Godzinę nawet w sumie. No dobra, Lordsy no dobra, to mi się do jutra spodobali. Ja będę nam mówić. Dobra. Dobra. No. Hello. No, już mi się spodobały ostatnio. To umówieni. Miłego streamka. Zapiszcie, dobra. Z Mamonem? Zrobimy bety, czy się pokłócimy? Nie, no nie pokłócimy się. Idzie z Kamilem się nie pokłócić w jakiejś grze. Gwarantuję wam. Raczej się nie pokłócimy. Bruce jest szkodnikiem społecznym? Jak to? Nie wypiłem się na ekipę, przełożyliśmy termin na jutro. Ja się nic nie wypiłem. Ślizgam pingwina, ty szukasz jakiejś bojówki, zaczepki. Ty nawet w moim mrugnięciu znajdziesz akt agresji, przemocy, żeby mnie dojechać. Idź se zamów pizzę z salami i przestań marudzić. Będziemy grać jutro w Scare Ritual. Gierka wygląda na fajną, szczerze. Na fajną i będziemy się dobrze bawić. Odklejony moderator zaczął tutaj montować zapasy, potem już za byle co? Proszę o spokój, bo będę strzelał. Aha. Tak szczerze, poza tym, jak bardzo zagubionym człowiekiem jest Serbeto, przecież wszyscy jego koledzy są tacy fałszywi. Ja się nie wiem, nikim na wykłócał. Daję moderację ludzi, chyba poza mówię, overem, to nie tyle. Koledzy jak jego. Jak umiecie żyć w symbiozie, to już nie mój problem. Chcecie, to się zachowujcie, jak dzieci się wyzywajcie wszyscy. Pane mam. No co mam powiedzieć? To jest mój kanał i będę chciał dać moda komu chcę. Jak komuś się nie podoba, nie musi oglądać. Poza tym wystarczy nie być f***em, to się nie dostanie tutaj małpa od nikogo. Pyk, nie będzie mi nikt terroryzował. Czemu jest najbardziej fałszywy z nich? Nie siada mi psycha. Po prostu nikt mnie nie będzie terroryzował na moim kanale. Nie w tym groźny. Po prostu sobie nie pozwalam chodzić na głowę. Rozumiem, że może się wam to nie podobać. Jak ktoś mnie nie lubi, nie podoba mu się stream moderacja. Dzięki Kamil za 22 lata. Witam. Właśnie ten over tyle już razy go wyklinał tylko po to, żeby wyświetlenia robić, potem normalnie sobie do niego wracać, a Bruce sobie pozwala? No nie wiem w sumie. Ale on mu chyba dużo pomaga też poza streamem. Więc to tak nie działa chyba, tylko to co widzimy. Niech wypala no proste no. To się będę kurwa ciaćkał. A komuś się poda, chce tu siedzieć, to niech sobie siedzi. Nikomu umbona nie będę dawał. A wystarczy nie być totalnie zbanym, żeby nie dostać na tym kanale timeouta. Zobacz, widz. Dobra, wychodzimy. Zostanie 200 widzów. Sigma. Widz Sigma. Coś i tyle. To chyba tylko co ty tam szukałeś? Trudne. Łatwo jest dostać timeouta od growego dziada. Słuchaj, no jak ktoś celowo zaczepia, no to niech się nie dziwi, że obrywa, no kurwa. Weź podejdź do kogoś na ulicy MPS, że flamusem. To ci trzeci w końcu lepę wypierdoli. Proste, no zaczepiasz, dostajesz pysk. A później kurwa, to tej małpę od growego dziada. Cringe. Yes. Growy dziadek, ale jesteś chujem śmieciem. Oddaj mapę.
tego moda, mamo! Proszę! Krawężnik byś mu z bliska pokazał? No tak widzę tych ludzi. A później takich 10 mnie terroryzuje z jakimiś pastami na czacie. Joker 2, tak, musical. Joker śpiewa ten. Ja proszę moderację, żeby nie timeoutować za pierdoły, ale jak jest spam na czacie albo ktoś kogoś zaczepia, to nie będę w to ingerował. Tringe to ten 50-letni alkoholik z twojej moderacji, co się kłóci z Twitch chatem, Kekw. Ale co cię obchodzi coś takiego? Przychodzisz tu dla mnie, czy nie, dla czatu, czy dla growego dziada? Powiedzmy, że nawet dla czatu, no to co cię obchodzi? Jak ktoś nie wiem, to nie dostaje timeouta, proste. O co tu chodzi? Co to jest? Ale co ty nie machoń ustawię tego piszesz? Za tapetę, nie ma takiej opcji. Marek San. Za ile? Stary, no musiałbym chyba z 300 wydostać, żeby taką kurwa tapetę sobie ustawić. Ale kto mi da kurwa 300 za ustawienie tapety? Ale nie ustawiam, no ja p***dolę. I też na ile miałbym taką tapetę ustawić do końca serialu, życia? Serialu, ale czemu lewa ty ma? Zobaczy. No to z 300 bym chciał. I tak niezły impuls poleciał ze strony RB jeszcze kilka lat temu, chwalił się, że zaczął się ruszać i odbył swój pierwszy spacer przed mieszkanie, 50 metrów. Jak to? Nie, no to jak improv? Ale nie wiem w sumie. Tylko taki system... On jest chyba taki sam jak kiedyś random był, czy nie? Można łatwo szukać, bo mogę o tym powiedzieć Remkowi jutro i tyle. Ale będę uczciwy, nie będę się atencjonował. Wolałbym 300 wyspalić niż tobie dać. Poza tym te zdjęcie jest cringe. Strasznie. Boże. A, nie mogę o tym myśleć. Co oni mu piszą? No jak chcesz, Marek, mogę tą tapetę ustawić i pokazać jutro ją Remkowi. Nie interesuje mnie nic tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Co to jest? Tequila podkreślenie snack dał na Golibordę 5 zł. Jak spotkam kiedyś RB, to pokażę mu twoje techniki ze szkoły walki i mu kopa w ten łeb zawale albo dwa. W GTA to tak? Do innych widzów. Widzowie, podwójne standardy. Jak mnie ktoś w donajcie wyzywa, piszecie Figma. Ale no co ty gadasz? Podwójne standardy? Jak ktoś mnie pie to git, ale jak ktoś... Czyli tak pewnie nie chodzi głosować. Marek, podkreślenie sumy wielkie, dzięki za wsparcie. Ktoś mu dał 500. Gruz, proszę ratu. Hejterzy atakują mnie na chacie. Ustaw tapetę, ale nie pokazuj perfidnie overowi. Tylko tak o normalnie. Przy okazji jak będzie oglądał. Kocham cię i uśmiechnij mordkę ponownie, kochany uśmiech. Ja pierdzie, mam nadzieję, że nie będziesz żałował tego donata. To jest naprawdę sporo kasy. Ale wie? Co ty gadasz? Bardzo tobie dziękuję. Ja pierdziele, bardzo tobie dziękuję. Takie donaty to rzadkość jest. Bardzo dziękuję, Marek. Bardzo dziękuję. Ja pierdziele. No nie wiem co ci powiedzieć. Ustawię tapetę. Wyślesz mi, jak ci się timeout, bo chyba masz timeout, to skończy, wyślesz mi linka do imbura czy do czegoś. A wy się czat, przestałem cię wyzywać. Jak co? Przeczytaj logi? Spoko, no, słuchajcie mi. Chłop mu wysłał 500 zł, a on mu timeouta dał sadgę. Nie tylko nie szanuję kolegów, ale i milionerów z czatu. Jesz parówki? Widzu! Dobra, teraz mówisz jakie. Sprawdzę, czy się zdrowo odżywiasz. Mnie jakoś nikt tak nie broni, jak mnie wyzywa, więc proszę. Żadne podwójne... Kolegi, kolegi to można. Standardy na czacie. Ja, zależy, ja taką tapetę ustawiam. 50-opak? Ten za 5 zł? Mam pytanie, czy ja muszę mieć tą tapetę, jak nie streamuję? Czy muszę na nią się gapić, jak streamuję? To znaczy, tak byś w sumie nie jedział, no ale pytam. Okej. Okay. Drugie pytanie. Czemu tak ci zależy, żeby Remek tą tapetę zobaczył? Bo ciekawy jestem. Czy on powiedział, że nie musi chyba? Co, się nie lubi tej foty? Zetel 10. Ja wiem, że parę stówek piepotą. Które widzowaty? Ale dlaczego? A, to jest takie... A, no racja, chyba masz rację. Na chacie banuje za pasty. Nie, ja zbanowałem za... Tarczyński filet z kurczaka, okej. Okay. Ważne, żeby nie było tego, wiesz... Jak to się nazywa w parówkach? To takie coś ścierwo wpieprzają. Wiesz o co mi chodzi? Pasty.
I to nie za pasty, bardziej za terroryzm. O, mom. Ale dobra. No Marek, ustawiłem tapetę. Nie Fortadel. To za przy mnie, no jak się czat wyzywa, to też tego nie lubię do ch**a, no. Co to za pocieszenie, że przynajmniej mnie nie wyzywają. Nogi mamona. Chodzi o to, jaki jest klimat na czacie, jak jest toksycznie, to jest toksycznie, no. A mi się nie chce streamować, jak jest toksycznie. Co to? Ty wiesz co? Ja to masz dużo modów, większość kompletnie robi. Coś tam się do mnie ten wyzywa, dzisiaj znowu nic nie robi, typ nawet jednego tematu nie da, patrzy i się śmieje pod nosem, jak cię wszyscy, no tak, no to widziałem. Na jego czacie moderatorzy zazwyczaj go też wyzywają. Internetowy napinacz, w realu byś dostał strzała, złożyłbyś się w pół. Taka prawda, dzieciaku, ponoć masz dziecko, dziecko ma dziecko. Moderator o innym. Piękne. Piękne waleczki. No tak, wizowaty, ale u Demonza to się nie da chyba bana dostać prawidłowo. Ty może wezmę rewersa i growego dziadka na Discorda. Ja chyba te 500 na escorta przeznaczę na jakieś uchanie, nie? Żeby się odprężyć. Co dużo stresu w robocie. No przy... A potem tak. Nie ma na papier. Rafonix tak pierwszy do każdego przez 5 lat. Jak to każdemu w pierwszy wszedł na fame 16 sekund. Pamiętam, no. On miał później jeszcze walki? Po tym nokaucie, bo nie pamiętam. Przyjmuję się, no. Jak mam się nie przyjmować, jak jest jakaś wojna domowa na czacie? Da się, jak zapytasz Demonza, czy pożyczył psa, czy kupił. Jak to? Co to znaczy? Ten nie lubi tego, śmemu ten niego? Wzywa tamtego, ten nie chce tego, ten mod tamtego nie lubi moda, tamten nie lubi tamtych modów. Nie wiem, Łukaszu, nie pamiętam. No ja pierdolę, no. Przecież nie znam. Jak w przedszkolu. Walka z tym też nie ma sensu. Żebyście wiedzieli, że... Cze, co? Ale kto ten ziomek? Co to jest za... Ty zaraz zobacz. Co? Też czekaj, daj teraz. Dzięki Yellow za... A, ja mam 1,60 m. No tak, tak. Ej, dzięki Mister Yellow. Dziękuję bardzo za słupka. Witam, cyby. Pytasz się mnie, debilu, jebany. Bo już mnie wkurwiasz. Czy kupiłem psa, czy pożyczyłem? Ja ci mówię, że wziąłem ze schroniska, a ty piszesz, że jestem kurwa głupi. Jak pożyczyłem psa? Się dobrze czujesz? O psa pytałeś. Kurwa. Co to jest? A kupiłeś psa, czy pożyczyłeś? PS-a! To pisz PS5! Ja pierdolę. Psa! No PS-a. Psa, PS-a! Zresztą przeprosisz, zmylił mnie, powinieneś napisać PS5. PS-a z apostrofem. Widz niemiły dla Demonza, chciał go obrazić, a potem zmienił temat. Co mam z wami niby wszystkimi zrobić? Stellar dostał nerfy i jest mniej brutalny. A, brutalny. I z moderacją. Jak dam un moda resursowi, będzie to nie w porządku z niego. Jak dam un moda growemu, to też to nie będzie w porządku. Jak zbanuję tamtego, to to nie chce mi się, nie chce mi się sobie grać w League of Legends i się nie przejmować. I tyle. Chcę sobie posiedzieć, miło spędzić czat. A znerfili już wszystkie moby, bossy i tak dalej? Zgarnąć stówkę za stream czy dwie i se chillować, obejrzeć se film do spania i to samo. Mm-hmm. I dałem growemu dziadowi moda, bo lizał dupsko, tylko mnie wspierał. Szczerze, nie to niektórzy moderatorzy, Egi, którzy mnie robią za plecami, jakim un moda zrobiłem, typu jakiś co mi Discorda dolił.
Wolę typa, który mi dupsko moje wyliże, niż mi wbije nóż w plecy, tak szczerze. Rewers, ja ciebie lubię, nie? Też Sieła Quintowi tam. Więc nie chcę ani tobie, ani dziadkowi, no najlepiej... Egi! Co Egitka robi, widzowie? Nie wiem. Pożyczyłeś czy kupiłeś psa? Dwójkę se moda zabrali. Rewers i growy dziad. A, razem se zabrali moda. A, no to problem z głowy. Jak zadowolę 900 osób, którzy się nawzajem nie lubią i mnie w sumie też. Znajdź wspólny cel, stwórz neutralną atmosferę, skup się na aktywnościach, zapewnij różnorodny program, zapewnij dużo miejsca, zaproponuj mediatora, ogranicz alkohol. Co to jest? Nie, AI nas jeszcze nie podbije. Rukaszu, psa skąd? Nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja nie jestem w stanie ogarnąć 900 osób skaczących se do gardeł, jak jamniki. Za dużo dla mnie. Ale tak, co on ma ogarniać? Mnie dzisiaj nikt nie wyzywał, powiedzmy, ale Grałeś dzisiaj Stellar? Okej. A oddaję Quinto giereczka? Oczywiście. Trudna w ogóle jest? Bo demo było dość łatwe. Rewers też. To jest na one shot gra? Ten idzie tamtego. Oddaję, to git. Tamci się nie lubią z tamtymi, tamci lubią tamtych. Ja p***dolę. Czy nie możemy żyć w świecie, kiedy każdy się lubi albo chociaż toleruje, albo ignoruje i tyle? Nie, ale rewers jest trochę tak, że ktoś powie jebać cię coś tam, wyzywa mnie tak z dupy nawet. Od najgorszych dostanie timeouta, no i o, liżesz dupę Bruce'owi. No, no jest trochę tak. ZL 100, ale ty wiesz, że tutaj obydwie strony gra. Growy dziad, leci na wysypisko się tam wywieźć, moja prywata jest dla mnie, o co tu chodzi? Zaja zgodę na obrażanie się nawzajem, daj im robić to na co mają ochotę, a jak ci to przeszkadza to permuj, mnie też jest i chcesz. Ale ja nie chcę, żeby się mój czat wyzywał. Bardzo dziękuję. Ja po prostu ja się z widzami wyzywam i przez to widzowie między sobą nie mają czasu i jest spokój. O 7. Mam miny zbitego psa, po prostu nie chcę, żebyście się wyzywali. Rozumiem, Quinto. A czemu grasz na tamtym? A ile jest poziomu trudności? Jest miły. Dobra, proponuję, żebyśmy wszyscy dzisiaj od siebie odpoczęli. Mnie nikt nie wyzywa, ale to inaczej działa, bo u Rando Brusa to jest naprawdę jakieś popieprzone. W sensie nie wiem na jakiej zasadzie, czy on bierze to do siebie i ludzie to widzą i to się nakręca, czy o co tu chodzi? Bo wyzywanie się to różnie może być. Ja na przykład jak z widzem ze starych wyzywamy, to jest to inaczej niż jak ja bym nagle się z Random Bruce'em wyzywał, że byłoby po prostu czuć różnicę. To nie byłoby takie, wiesz... A u Random Bruce'a jakoś, jak ktoś się wyzywa, to już na noże idzie. Jakoś to jest takie dziwne. Że nie ma takiej atmosfery, takiego chillowego, wiesz. Takiego, że niby się wyzywać tak naprawdę, no nikomu źle nie życzysz. A u Random Bruce'a jest na odwrót. Że ludzie tam lecą ze sobą krótko, najbardziej z nim. I to już ileś shotów obejrzeliśmy i to widać. Just Loser, no z Lombard się z jeden obejrzy i ta, no to z 20 minut. Będziesz grał w AI języku? No nie wiem, wolałbym English. Robimy od siebie wszyscy odpoczynek. Chcę, żeby no tak, każdy tak, dzisiaj na tym czacie poszedł i se wychillował. Chłop ma 50 lat i zamknięty łeb, daj mu VIP-a i w tym czym problem, skoro go lubisz. Ja nie mam moda, spoko, bo jestem toxic, Aimo. Growy nie powinien mieć moda, bo jest 50-latkiem z zamkniętą głową. Nie wiem, ja lubię i rewersa, i growego dziada, ale oni to by się najchętniej chyba z nożami na siebie rzucili. No, ja tego nie ogarniam. Dlaczego moderacja się nie może nawzajem lubić? Okej, okay, czyli wy lubicie ale angielski lepszy. Którzy wyzwalają na wyzywanie mnie, ale jak moderacja, którą poprosiłem, żeby pomagała mi, jak ktoś mi
pie na czacie, to jest chujowym modem? No bez przesady. No ja chcę, żeby był miły stream, ale też... Tak, Kuba, kamień z serca, no. Planujesz Marka. Nie napisał nic teraz na czacie. Marek teraz nic nie napisał. Cześć, za co ten Marek? To jest ten Marek, co u Tysiaka wysłał, tak? Jest gdzieś wiadomość, którą... A, bo nic nie napisał. To ja szukam wiadomości, a on nic nie napisał. Już mi się udziela RB. Bez przesady. No ja chcę, żeby był miły stream, ale też... Czemu Krokund banujesz Marka? Nie napisał nic teraz na czacie. Marek teraz nic nie napisał. No ale za co go permujesz? Nie wiem, każdy se k***a robi na tym streamie, co mu się poda. Pierdolę takie streamowanie. Widzimy się za tydzień. Co tydzień? A. Co dziś robimy? No sytuacja jest taka, nie? Bruce miał załatwić Mamona. Mamon miał być, ale Mamon jest wkupiony na to, że go oskarżyli o stream snajpowanie. Rando Bruce jest wkupiony na streamowanie, więc chyba ich nie będzie. Kurde, ten Random Bruce to... Nie wiem.